Co stanie się ze mną po śmierci? Zadając takie pytanie, możemy spotkać się z różnymi odpowiedziami. Oczywiście padną odpowiedzi, że nie wiem, że nie interesuje mnie to. Myślę, że często możemy usłyszeć, że po śmierci to 2 metry pod ziemię, robaki zjedzą i tyle w tym temacie. Oczywiście ludzie oszukani przez kościół, do którego uczęszczają, mogą powiedzieć, że po śmierci to idę do czyśćca. Wiele odpowiedzi pewnie można by usłyszeć i wiele pomysłów, natomiast oczywiście odpowiedź daje Biblia i pierwsze, co w zasadzie na dzień dobry można i trzeba wykluczyć, to oczywiście to fakt, że żadnego czyśćca nie ma. Biblia nic na ten temat nie mówi, więc z punktu widzenia biblijnego pozostają dwie opcje. Dwie opcje, o których mówi Biblia. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset, czytamy takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, przyszedł, aby złożyć ofiarę na krzyżu Golgoty, aby umrzeć za grzechy. I każdy, kto uwierzy w Jego śmierć, każdy, kto uwierzy w tą wiadomość, kto wierzy słowom Jezusa, kto został zrodzony z Boga, przechodzi ze śmierci do żywota. Biblia mówi o życiu wiecznym, o życiu w chwale, ale to życie, życie wieczne, życie na nowej ziemi, na nowym niebie jest przeznaczone tylko dla tych, którzy uwierzą w Syna Bożego, którzy oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Natomiast też jest możliwość dla tych, którzy tego nie zrobią, dla tych, którzy nie uwierzą w Jezusa Chrystusa. I o takiej możliwości czytamy między innymi w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w wersetach 8 i 9. Czytamy takie słowa: w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, poniosą oni karę zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Jest druga możliwość, droga potępienia, droga wiecznego zatracenia i o tej drodze też Biblia mówi wielokrotnie w wielu miejscach. Tu tylko był jeden z takich przykładów. Każdemu, kto nie pokłada swojej ufności w Jezusie Chrystusie, każdemu, kto nie pojednał się z Bogiem, jego przeznaczeniem jest wieczne zatracenie. Jego przeznaczeniem jest piekło. Jezus Chrystus ostrzegał przed piekłem. Robił to między innymi w Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy w 10 rozdziale, w 28 wersecie: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. To jedno z wielu miejsc, które mówi o piekle, o miejscu wiecznych cierpień, o miejscu wiecznego oddzielenia od Boga, miejscu, gdzie panuje wieczne cierpienie i miejscu
z którego nie można się wydostać. Dwie drogi. Droga zbawienia, droga życia wiecznego, która jest w Jezusie Chrystusie, i droga wiecznego potępienia dla tych, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Na której drodze jesteś? Która droga jest Twoim przeznaczeniem po śmierci, po śmierci Twojego ciała? Takie pytanie na dzisiaj. Ja tylko mogę zachęcać. Zgodnie z tym, co napisane jest w Słowie Bożym, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, 20 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem.